Dzień dobry, Mateusz Brodny, Telewizja Wytrwam. Witam w cotygodniowym wydaniu programu z Archiwum X. Tak na początek opowiem może żenujący żart prowadzącego. Tak na czasie, dlaczego Hanka Mosterek nie żyje? Oczywiście, bo spudłowała. Jesteśmy świadkami niecodziennego wydarzenia, a mianowicie przeprowadzania jakiejś dziwnej ruskiej sondy. Oczywiście przez moją ekipę, oczywiście tu bardzo widać. Zobaczmy, o co chodzi. Cześć, siema. Jak się nazywasz? Witam was. Cześć, jestem Grzesiu i mam głębokie gardło. Potwierdzam. Ale co tutaj robicie? Jestem nie! Słyszałem, że przeprowadzacie jakąś sondę. A więc skąd wziął się wam taki pomysł? Nie wiem, kazali nam to zrobić. Zmusili nas z dupy. Nic do dodania, po prostu nie mam. Dzień dobry, jestem z organizacji studenckiej IKSS i chciałam się pana zapytać, co pan sądzi o X-ie? Czym pana zdaniem jest X? Da ich leider kein Polnisch verstehe, kann ich die Frage nicht beantworten. Vielen Dank. Dziękuję bardzo. Co to jest X? X! Nie mam pojęcia, ale strasznie drogo to kosztuje się. Naprawdę. No. Tylko jedzą pieniądze samorządowe. Yeah. Przepraszam, mam jakieś problemy techniczne? Oj, mam dupę, starej! Studio? Oj, bardzo przepraszam. Wóz, jak mnie słyszysz? Mieliśmy problemy techniczne, ale udało nam się opanować ten włam wrogiej organizacji, jakim jest NZS. Cześć chłopaki, mam do was jedno pytanie. Czy wiecie, czym jest X? Informacja kulturalno-sportowych studentów. Świetnie, super, dziękuję wam bardzo. Nie, są wspaniali, są coraz lepsi, tak, X jest po prostu. Dobra, a co powiesz o Szymonie? Szymon Maria Kopeć. Nie chciałbym mówić nic złego przed kamerą, więc powstrzymam się od komentarza. Przepraszam pana, czy wie pan może, jak się nazywa kierownik działu administracji X-a? Jezus Maria. No, Maria to tak, ale na pewno nie Jezus. To może jakiś apostoł, Szymon? Bardzo dobrze, brawo, dziękuję. Czy słyszał pan kiedyś o takiej organizacji studenckiej X? Jakiej? IKSS, to jest informacja kulturalno-sportowa studentów Uniwersytetu Ekonomicznego. To wy się zajmujcie ekonomią, a nie tą tam jakąś inną. Kulturą czy sportem? Kulturą się zajmujecie. Tak. No po co wam? Wystarczy ekonomia? Wystarczy ekonomia, uczcie się na Balcerowicza, żeby był. Spotykamy przypadkowych studentów. Co sądzisz o ich? Weź spierdalaj. Cześć. Cześć. Jestem Tomek, jestem z informacji kulturalno-sportowej studentów. Cześć. Mam do ciebie jedno pytanie. Proszę pytać. Co łączy kruka, wronkę, skowrona i orła? Krukę, wrona, wronę, skowronka i orła. Tak, dokładnie. Wiecie co, ja jestem, cześć, Piotrek, jestem studentem szkoły teatralnej, 4. roku, właśnie śmigam na próbę, ale bardzo ciekawe pytanie. I ja myślę, że łączy, znaczy może odpowiem to dziwnie, ale jest to bezużyteczne ptactwo, które po prostu sra pod siebie i nic więcej, tylko tyle, a ptaki są naprawdę piękne. I nawet są pod ochroną, tak. I zgadza się, bo byłem w parku ostatnio narodowym i są pod ochroną. Szukamy kolejnych osób do naszego wywiadu. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Czy wie pan może, co to jest X? No za moich młodych lat to była potęga. A w tej chwili to nie wiem, to jakieś popierdółki chyba. Dziękujemy za tą opinię. Ale piękne dziewczyny macie. Dziękujemy. Chciałbym zadać ci pytanie, która z dziewczyn z X-a najbardziej ci się podoba? Maria Kopeć. Dlaczego? No bo jest najładniejsza, najbardziej mi się podoba. Spoko. Dziękujemy. Dziękuję. Na razie. X to jest jak... coś niewiadomego. Tak. Coś, co nas może w jakiś sposób odróżniać może. Odróżnia. Tak. Bo jesteśmy oderwani od społeczeństwa. Tak jak ja czuję się w tym stroju. Chcesz może? Nie wiem jak.
Ale słuchajcie, każdy jest na swój sposób. Nie można traktować osobę inaczej niż inni. Ludzie dzielą się na różne społeczeństwa. Społeczeństwo dzieli się na różne warstwy społeczne. Y i X-y. Y i X. Tak, dokładnie. Tak, tak. Chromosomy takie, no. Dobra. Ostatnie pytanie. Jak myślicie, jak zareagują na wasz pomysł stare X-y? Generalnie pewnie... Pewnie będą już tak nawaleni, jak to oglądacie. Jeżeli jesteście nawaleni, a my z nami, no to sorry, nie? My z nami? Kurczę. No w sumie my z nami się też nawalimy, no ale... No sorry. A co? A ty myślisz, że co? Że puszczą to na samym początku? W autokarze nam będą tudzież w pociągu to puszczać? No nie. No to już jest na pewno. Dobra. A jeżeli zatruwamy wam kaca tym filmem, to też sorry, no wybacz. Wroga propaganda generalnie. Zapraszamy teraz na wysłuchanie przekazu z innych telewizji. Witam, Aleksandra Kojewa. Teraz zapytamy typowych studentów, co wiedzą o X-ie. Zapraszam. O, dzień dobry. Witam pana bardzo serdecznie. Cześć, chciałam się zapytać, co pan sądzi, albo może czym dla pana jest X? X weź, daj już mi spokój, mam dość tych X-ów wszystkich niewiadomych, kurwa, nie wiem co to jest. No, tak. A, czekajcie, słychać jakichś sportowców. Cześć chłopaki. Chciałam się was zapytać, co sądzicie o X-ie? X, co to jest X? No właśnie, to jest pytanie, co to jest X? X to jest taki guzik na padzie do Xboxa, na którym podaje się wysoko, chyba że masz ustawienia alternatywne, możesz wtedy strzelać. Dziękuję bardzo, a może pan? Bardzo dziękujemy. Idziemy dalej. Szukamy, szukamy, szukamy i witamy bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Witam. Chciałam się pana zapytać. Czym dla pana jest X i co to jest? X, wiele o was słyszałem. To jest inicjatywa kulturalno-młodzieżowa miasta Wrocław. Sam jestem studentem i popieram takie akcje, gdyż akcje są dla studentów świetne. Polecam, Wojtek Szczurek. Dziękujemy bardzo. W dzisiejszym wydaniu to już wszystko. Mam nadzieję, że podobał się państwu ten odcinek naszego programu. Jak tak, to prosimy zatem o głosowanie na z Archiwum X w prestiżowym konkursie Telepole Warupy. Żegna się z wami Mateusz Brodny, dziękuję za uwagę i do zobaczenia na Krośniksie. Kurwa, ale ten stół pierdolony. Cześć, jestem Ola. Też jestem z X-a. Czesiu, mam głębnika. Siema, jestem Polana. Co my kończy z Lunarki? Zajeźdźka! Cześć, jestem Bartek. X albo nie X? Oto jest pytanie. Nie pij to jamne! Napij się w Phoenixa. Jestem Jayzem. Miło słuchać przewodniczącym X-a. Ma.
Thank you.